No hej, witanko. I faktycznie widzicie, stało się tak, że ja przeoczyłem wejście tutaj jedno do tej kapliczki. Ona jest zaraz przed obozem. I tu prawdopodobnie będzie można otworzyć tą ostatnią skrzynię. Tak jestem tego już pewny, że chyba to będzie to wejście. Czyli ono jest tutaj zaraz przed obozem. Ja to po prostu przeoczyłem na początku i teraz znalazłem, więc wam pokażę już w całości, jak to wygląda. A ja mam nadzieję, że to nie jest to samo wejście tutaj. Bo coś mi się wydaje, że to jednak nie jest to, co myślałem. O rany, a już właśnie byłem pewny, że to jest to. A tu się okazuje, że no jednak nie, że włączyłem nagrywanie, będąc pewnym, że tutaj jest to przejście, ale to jest to przejście, które już odkryłem na początku. Tylko wtedy nie mogłem się do niego dostać, bo to było za... Chociaż nie, wtedy to było co innego zablokowane. Jak tutaj? Czy tu jest jakaś mapa? Widzę, że chyba nie widzę tutaj mapy żadnej. Tej lokacji. To jest faktycznie inne wejście, ale ono nas prowadzi jednak do... Do tego samego miejsca, no cóż. Pozostaje tylko z powrotem to. Mi się wydaje, że to się w ogóle regenerują te rudy żelaza, że one tutaj się znowu pojawiają, ale dobra. Dobra, ja podejrzę, zobaczę, czy są tu, jak tutaj dostać się tam dalej. Okej, słuchajcie, to zabawna historia jest, a żebyście też właśnie może wiedzieli na przyszłość, jak tu będziecie robili bez, tak jak ja, z marszu. To możemy otworzyć tylko podczas questu, po prostu ten ostatni, tą ostatnią kapliczkę, tam gdzie właśnie była ona zamknięta.
Dlatego ta skrzynia, tutaj się nie ma jak do niej dostać w tej chwili, to jest wszystko. Więc ja się udam po prostu chyba szybką podróżą do Longhouse'u. Albo może się przejadę, zobaczymy jak to będzie. Właśnie to, tam jest ten quest. Tego się nie da teraz zrobić, niestety. O, widzicie, a to się znowu pojawia. Więc tu można zbierać to. To co jakiś czas się odnawiają te zasoby, z tego co widzę. No dobra, ja wrócę po prostu do siebie. Jest kawałek drogi, trzeba będzie pokonać. Nie wiem, czy tu coś po drodze będzie jeszcze. Czy po prostu udać się już... Chyba szybką podróżą to załatwimy. Pogadamy z Randvi, z żoną Zygmunda. Tu możemy element dekoracyjny postawić, jakiś fajny. Może studnie, niech... Aha, jedno z tych dwóch możemy. Chyba studnia zawsze taka jest pasująca, a tu możemy postawić wtedy tarczę. Randvi pewnie gdzieś tam jest u góry, to tam podejdźmy. There you are. You wanted to see me. As Sigurd has so ordered, it falls to us to expand our presence in England. He wants to forge alliances, ironclad, with every Norse, Dane, and Saxon here. Right. We are the outsiders here. Making friends will help. Where do we start? My scouts come and go daily with interesting news and tidings, and I'm beginning to get my bearings in this fractured land. As I learn more, I can give you insight into each territory before you commit to a journey there. Of course. Once you have gained an ally in a territory, return home and speak to me. We'll decide your next move then. I understand. So where do we start? You have two options just now. Join Sigurd in Leicestershire to the north and meet with the sons of Ragnar Lothbrok. Or head south to Grantabridgeshire to meet an army of Danes led by one Guthrum Jarl and his second, Soma. I should add, our young friend Hytham has been conferring with his own contacts in the cities. His research could be useful in winning us alliances throughout the cities of England. Speak with him and see what he needs. I want to see the alliance map. No tak, to jest ta właśnie taka strategiczna część tej gry, czyli możemy się tu udać. Nie wiem tylko, co to jest za nagroda. To jest chyba rozbudowa, ta ikonka. To chyba chodzi o rozbudowę Langhouse'u. A tu z kolei jest, no nie wiem, jakiś warsztat nowy. Nie wiem, co to da. Grantes Bridge, czy Bridges Sire i Lades... O, nie wiem, jak to wymawiać. Tell me about Grantesbridgeshire. A force of Danes, called the Summer Army by the Saxons, is camped north of Grantabridge at some ruins across the river.
We should curry favor with their leaders, Guthrum and Soma, if we hope to win their trust and allegiance. My scouts did not meet them in person, so I can say little for the state of their army. Consider this a starting point. To dużo to się nie dowiedziałem. No tutaj ten chyba mam obadany, to wolałbym tutaj się dostać chyba. I should like to join Sigurd soon. He traveled to a town called Repton to meet Uba and Ivar Ragnarsson. As I hear it, they are on the verge of exiling the current king of Mercia with the hope of installing a king of their own. A bold endeavor. I should be there to help however I can. I think you should. No, tu się udamy, to do tego Sigurda po prostu polecimy. Dobra. I won't keep them waiting. Good. I will send word to Sigurd and the Ragnarssons, pledging your assistance. If I were you, I would go by ship. Repton is quite a distance north on the River Trent. Czyli to jednak będzie trochę daleko z tego, co ja widzę. Dobra, zobaczmy, co my możemy tu rozwinąć. Tutaj jeszcze jest na dół ta działania w ukryciu. Tego w ogóle nie rozwijałem. O, do ataku dystansowego weźmy. No dobra. Zobaczymy, gdzie ten Sigurd w ogóle, gdzie mamy dopłynąć. To mamy się, mamy aż tutaj dopłynąć, to jest bardzo daleko. Kawał drogi. No, to widzę, że to będzie cała duża wyprawa. Może należało jednak tutaj się udać. No dobra, no nieważne, tak się stało, to tak się nie odstanie. Mamy tutaj możliwość, żeby wziąć właśnie łódź. Tylko gdzie ta łódź teraz jest? A, stoi, dobra, łódź stoi. Dobra, czy my możemy tutaj coś rozbudować jeszcze? Zaraz ja sprawdzę. Jest krucza przystań. To w ogóle jest chyba cały ten obiekt. To jest... Czekajcie, co to jest tutaj? Nie wiem. Aha, tu są koszary. Można by rozbudować... Zobaczymy, czy koszary się uda rozbudować po prostu. Raiding is the surest way to find treasures and supplies for building up our settlement. Aha, to te to można rozbudować tylko jak się... No dobra. No nic, ale udamy się, bo ja nie obiecuję, że w tym odcinku dopłyniemy, wątpię. Man your oars. No ale ruszamy na tą wyprawę, bo co? Sobie zobaczymy, jak mamy popłynąć w ogóle. Bo widać, że tutaj jest kilka takich fajnych rzeczy, bo tutaj możemy na chwilę zacumować. Będziemy tak cumowali co jakiś czas i rabowali pewnie. Hold on.
Beth the priest, keep Silver there. Leave sail! Leader! What's wrong with you? Ale tutaj to żeśmy już byli, pamiętam ten najazd na samym początku gry chyba. Żeśmy tutaj najechali. No nie, nie, wycofaj się. Jedzie za mną. Dobra, słyszałem, że za mną jedzie, ale na szczęście ominął. Czy ten dźwięk 3D się naprawdę dobrze sprawdza w słuchawkach, to dobrze słychać jednak. Tutaj u góry jest ten. Zaraz, czy to tu był ten punkt widokowy? Niech no ja spojrzę, bo nie pamiętam. Go, my eyes. Zaraz, a to nie było gdzieś. No tutaj właśnie.
do you see, Sun? Kurczę. Thank you.
Tak, to też jest chyba związane z jakimś questem. Tutaj nie. No nie ma jak się dostać. Chyba, że nie wiem, górą. Ale nie sądzę. Zaraz zobaczymy. Tutaj w środku są ludzie jacyś, ale... Dobra. Tu gdzieś są jeszcze zapasy, widziałem tutaj. Nie wziąłem, a były gdzieś.
Dobra, jak się do nich dostać teraz? Bo tu jest wejście, ale ono jest zabarykadowane właśnie. Raczej się tutaj nie dostanę, tak? Tu są kraty, których się też sforsować nie da. Ale dostać się tutaj jakoś można, tylko kwestia właśnie... Jak? Czy coś tu zrzucić na dół, żeby to rozwalić? No, właśnie nie wiem. Jakby tu była beczka z oliwą, to bym się domyślił. Niestety tu nic takiego nie ma. Skoczyć na to też nie ma jak. Tutaj jest to... No właśnie, czy tutaj nie trzeba strzelić? Tak mi się coś wydaje. Spróbujemy to... O, właśnie. Tak jest. No dobra. Sztabka węgla. Nie da rady. Dobra, a jak stąd teraz wyjść? Chyba tutaj po prostu trzeba jakoś... A no, jest wyjście tak po prostu. No i cały odcinek zszedł mi na przeszukanie tutaj tego fragmenciku tylko. No i też żeśmy znaleźli tutaj... I tu można chyba go powalić, ale... Wrócę teraz do tej mojej łodzi. Zobaczymy co dalej, nie? Gdzie ona stoi tutaj gdzieś chyba... zaraz. Bo ja tu zabłądzę za chwilę. A, możemy szybko... Ale to ja nie. Szybkie podróże to ja nie chcę. Po prostu sobie dojdziemy normalnie do niej. Jesteśmy na tyle blisko, że ja nie muszę tutaj szybkiej podróży odbywać. Jaką w ogóle my mamy moc?
Moc. To chyba w umiejętnościach jest ta moc podana. 23 dopiero. O. Dobra, jak to przepłynąć? To my się zmieścimy? Ten żagiel chyba się postawi. Znaczy położy, tak podejrzewam, że tak jest w jachtach, a zobaczymy, czy tutaj... Czy to też tu tak działa? A, tak, położyliśmy, widzicie, jak ten jacht fajnie ten maścik się tam położył i pach. I płyniemy dalej. No dobra, słuchajcie, to na tym skończymy ten odcinek. Ja wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Hej, hej, hej.